Siema wszystkim, witam was bardzo serdecznie w nowym sezonie. Sezon pierwszy, chapter drugi, rozdział drugi, jak to kto woli nazywać, sezon 11. Jak wolicie, dajcie znać w komentarzach, jak to nazywacie. Mi się bardzo ten sezon podoba, dajcie znać, czy wam też. I teraz tak, pamiętajcie, że jeżeli używacie kodu Patrząc w sklepie, to dzisiaj do rozdania mam 5 karnetów bojowych dla was, które będą na odcinku... Nie następny, tylko jeszcze następny rozlosowane, dlatego odcinki teraz będą codziennie, dlatego za 2 odcinki będzie rozlosowanie karnetów, będzie też niedługo Akademia HNS, przepraszam, że jeszcze jej nie było, ale czekałem na Fortnite'a i trochę, że tak powiem, plan się urwał, ale będzie niedługo, mam nadzieję, że w tym tygodniu. I teraz tak, parę porad, które pomogą wam wygrać parasolkę, którą ja już zdobyłem i zacznijmy sobie może od parę porad podstawowych, ale pamiętajcie na start, żeby zostać subskrypcję oraz łapkę w górę, jeżeli wam się to spodoba. I teraz tak, parę porad. Potrzebujemy, że tak powiem, broni. I teraz, które bronie używać? Mamy pompę niebieską wolną, która bije normalnie jak wolna pompa niebieska, ma tylko zmieniony wygląd. Mamy pompę taktyczną. I teraz co z tymi pompami? Którą wybrać? Według mnie powinniście grać pompą taktyczną. Dlaczego? Już wam pokazuję. Damage mniej więcej z takiej odległości. 85. 77. 77. 16. To jest pompa wolna. Przypominam, wolna pompa, która powinna walić dobry damage. 8. Patrzcie to. 70, 70, 70, 70. Podejdźmy bliżej. 117, 100. 117, 100. W głowę na blisko pompa taktyczna potrafi walnąć około 168 damage'a, jeżeli traficie idealnie, a ta pompa chyba do 150 dochodzi. Coś mi się tak wydaje. Wiem, że szara dochodzi do 140. Czekajcie. Czemu ona cały czas bije po 100? W ogóle ta pompa jest jakaś dziwna. 90 w głowę, 180 raczej bije w głowę, jeżeli ma przelicznik razy 2. Tutaj mamy, powiedzmy, no nie ma tutaj głowy, więc teraz wam nie pokażę, ale lepiej wziąć taktyczną. Ponieważ jeżeli mamy wolną pompę, to musimy strzelić z pompy, potem przełączyć na PM-a, strzelać i tak dalej. Druga sytuacja. Jeżeli chodzi o M-ki nasze, w sensie nasze AR-ki, nasze karabiny, lepiej wydaje mi się, że na razie start powinniśmy zacząć gierkę z M-ką, a nie z FAMAS-em, ponieważ mamy teraz dwa rodzaje. Nie ma już akacza, jest MK albo FAMAS. No i jest jeszcze AUG, który jest lepszą wersją FAMAS-a, czyli fioletową i złotą, oraz SCAR, który jest jak zawsze, nie ma SCAR-a z gumą. I teraz tak, MK, no bije po 60 w głowę, powiedzmy. FAMAS bije po 54. FAMAS bije oczywiście seryjką, czyli możemy trafić 3 strzały na raz, więc to jest większy damage, ale pamiętajcie, że FAMASem bardzo długo nie graliście. Bardzo długo nie graliście serią, więc w sytuacjach kryzysowych może wam się, że tak powiem, celownik omsknąć gdzieś tam, nie traficie tych 3 strzałów, gdzieś tam będzie strzelać, wiecie jak to jest. A MK dalej, klasyczna MK, strzelamy tak jak zawsze. Kolejna sprawa. RPG teraz nie opłaca się celować w gościa. Lepiej RPGa używać do kolapsowania, do strzelania i tak dalej, ponieważ RPG nie bije tak jak tutaj 280, tak bije w budowle. RPG wali chyba po 80? Poczekajcie, wezmę sobie RPGa. RPG wali 85 teraz człowieka. A ten RPG zielony jest akurat bardzo często dostępny. Oczywiście zdarzy wam się sytuacja, gdzie zatraficie fioletowego i złotego RPGa, które biją chyba stare damage'e naszych niebieskich i fioletowych, z tego co pamiętam. No ale jak macie tego RPGa podstawowego, to lepiej skolapsować budowlę, lepiej rozwalić komuś budowlę i dobić go z pompy na przykład, albo z, nie wiem, kolapsujemy komuś budowlę, poczekajcie, pokażę wam jak to wygląda. Kolapsujemy, w sensie rozwalamy komuś budowlę. Przeładujmy sobie RPGa, na przykład tam jest przeciwnik, to robimy tak. Rozwalamy i od razu strzelamy zemki, nie? Lepiej nie celować sobie tutaj w przeciwnika z RPGa, że nie wiem, budujecie się razem, on gdzieś wam wyskoczy. No to jest akurat dla podstawa totalna. Gdzieś mu strzelacie, ponieważ on może was zabudować, traficie sami siebie, 85 damage'a. No przeciwnikowi to... No według mnie to nie jest dużo, ale jak wy dostaniecie, to już lekka padaka może was złapać. Zależy jakiego przeciwnika traficie oczywiście. Teraz każdy chce wygrać, więc pamiętajcie. Teraz tak, to jeżeli chodzi o bronię, wydaje mi się, że to jest wszystko, ale pamiętajcie teraz tak. Pistolet fioletowy, pistolet złoty, według mnie to są bardzo mocne bronie, nawet na daleko, celne i dobry damage dają. Jeżeli chodzi o PM-y, warto brać z wolną pompą, jeżeli lubicie wolną pompę, ale tak jak mówiłem, polecam wam pompę taktyczną, ponieważ jest mocniejsza teraz w tej mecie. Polecam wam pompę taktyczną, najlepiej złotą, chociaż jest bardzo rzadko dostępna. I teraz tak, przenieśmy się może na mapę, pokażę wam jeszcze parę porad odnośnie mapy. Okej, i teraz tak, jeżeli chodzi o naszą mapę, teraz jej nie mogę włączyć, już mam całą odkrytą. Polecam wam latać na tą tutaj miejscówkę. Jest ona spoko, ponieważ tak, nie polecam na przyjemne parki, na takie rzeczy, duże miejscówki, bo ludzie tam lubią latać. Tak samo nie polecam wam na pierwszą miejscówkę, ponieważ tam dużo osób leci zawsze na fragi, wiecie,
prosi zazwyczaj myślą, że bambiki grają, dlatego lepiej to omijać. Lepiej omijać takie miejscówki, bo pamiętajcie, to jest poradnik nie dla zaawansowanych. To jest poradnik dla osób, które mają problem z wbiciem parasolki. I teraz tak, jeżeli chodzi o naszą elektrownię, to raczej zawsze wyjdziecie tam z pompą, z itemami, które wam są potrzebne, MK, pompa i tak dalej. Dlatego polecam tak, polecić sobie na elektrownię, zlutować elektrownię całą, potem zejść z elektrowni i zlutować domek. Jeżeli mamy przeciwnika, to warto na tej elektrowni zostać i go bić z góry. I pamiętajcie, że teraz nie ma totalnie żadnej rotacji, dlatego musicie pilnować strefy. Bardzo ważne jest pilnować strefy i pilnować się dookoła. Okej, poczekajcie. O, parasolka wygląda tak, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, jeżeli nie wie. Okej, lutujemy od góry całą, tam jest chyba 5 skrzynek, 4 skrzynki, coś takiego. Lutujemy całą elektrownię, schodzimy na domek i teraz tak. Do tej wody nie skaczcie, bo ta woda nie niweluje damage'a. Tutaj padniecie, już się przekonałem na streamie. Przejdźcie sobie po prostu, ześlizgnijcie się z górki, przejdźcie sobie gdzieś tutaj do góry, zbudujcie się i możecie lutować te domki. Tylko pamiętajcie, żeby na tych domkach uważać, czy nie ma żadnych przeciwników, ponieważ my się nie chcemy bić na początku. Nie wiem, czy oglądaliście dzisiaj mojego streama. W połowie gierki już jest 20 osób, czyli już jest coraz łatwiej, ponieważ one się strasznie szybko wybijają. Lutujemy wszystkie domki, idziemy po kolei i ja bym ominął przyjemny park. Czekajcie, czy ja mogę wziąć jakąś sobie mapę? Na M? Nie, nie mogę sobie wziąć mapy. Jestem na placu zabaw, nie mogę sobie wziąć mapy. W ogóle jak ciemno. Sorry w ogóle za mój green screen tutaj, ale znowu nie mam światła dobrego. Więc wam pokażę, tutaj wejdę tylko na górkę i wam pokażę, o co chodzi. Jeżeli chodzi o... O, lama. Jeżeli chodzi o przyjemny park, to lepiej przyjemny park, który jest tam, lepiej ominąć wodą, ponieważ na przyjemnym parku naprawdę jest mnóstwo osób. Mnóstwo. I trzeba na to uważać, ponieważ... No, tak jak mówiłem, do późnego etapu gry chcemy ich omijać, te osoby, chcemy te osoby omijać. I dalej, jeżeli chodzi, mamy tu łódki w ogóle, o tak. Kolejną radą jest to, jeżeli chodzi o używanie łódki. Nie używamy łódki na waszym miejscu, gdyby nie to, że na przykład, nie wiem, co tu jest, muszelki jakieś. Gdyby nie to, że musimy, nie wiem, gonić się ze strefą i tą łódką szybko przepłynąć przez wodę do strefy, to polecam, ale jeżeli ktoś wam zacznie strzelać, powiedzmy, nie wiem, w tym momencie, wychodzimy z łódki i się budujemy od razu, nie? Budujemy się od razu, możemy sobie tutaj łódkę zatrzymać. Tu się zbugowałem, ale możemy wypłynąć. I powiedzmy, nie wiem, o, zbudujmy się tak i już możemy się budować z typem. Prawda? Że lepiej w tej łódce nie być, bo łatwo, w łódce bardzo łatwo trafić, dlatego... Przepłynę. Dlatego łódkę polecam tylko i wyłącznie do uciekania, bądź przed strefą, bądź właśnie takiego przemieszczania szybkiego, jeżeli nie mamy przeciwników. Te rakiety... nie robią zbyt dużo. Naprawdę, te rakiety bardzo mało robią. I teraz tak, używamy sobie shifta, żeby tą łódką szybciej płynąć. Możemy nią jeszcze przepłynąć kawałek tutaj, ale to według mnie jest nieopłacalne. I wiecie, to znaczy jest to szybkie, ale według mnie nieopłacalne ze względu na to, że tutaj już przeciwnicy mogą być, łatwo nas trafić. Teraz tak, co jest najważniejsze dla nas? Polecam wam, że tak powiem, no, kampić się, że tak powiem, no. Wiem, że to było w pierwszym sezonie, ale teraz przecież mamy też pierwszy sezon, dlatego wiecie, to nie jest poradnik dla zaawansowanych, dlatego osoby zaawansowane wiem, że zrobią 20 fragów, jeszcze wygrają grę. To jest poradnik dla początkujących. Macie teraz nowe krzaki. Tu nas nie widać. Możemy gdzieś w strefie, na przykład powiedzmy mamy ostatnią strefę, małe kółeczko, możemy gdzieś w strefie tym krzaku poczekać. I tutaj jest tak duży krzak, że możemy po nim chodzić sobie w te strony, dlatego nas gościu, powiedzmy z góry gdzieś tutaj jest, nas nie trafi od razu, chociaż jeżeli ma farta, to nas trafi. Dlatego jeżeli on wtedy nas zacznie strzelać do krzaków, bo kiedyś wiecie, strzał do krzaków to było od razu, że trafiacie typa, ponieważ krzak był taki, o, taki mały i wystarczyło w niego trafić, żeby trafić typa. Teraz ten krzak jest bardzo duży, dlatego polecam wam krzaki, wiem, że to nie jest antyporadnik, ale naprawdę, jeżeli jesteście mało zaawansowani, żeby dotrwać do końca, polecam wam te krzaki. I teraz tak. Kolejna sprawa, jeżeli nie chcecie oczywiście krzaków, no to wystarczy po prostu uważać, nie wiem, biegać, rozglądać się za sobą i tak dalej, przed sobą, gdzieś na boki, ponieważ na tej mapie teraz mało widać. Dlatego musicie bardzo dobrze patrzeć, czy ktoś na boku, na przykład nie jest, na przykład jak ta lama, teraz jest na boku, widać ją dobrze, ale dlatego, że jest kolorowa. Powiedzmy, gościu będzie miał zielonego skina albo jakiegoś skina, nie wiem, koloru ciemnego, gdzie jest noc właśnie aktualnie, a te noce bardzo są, że tak powiem, ciemne i tych skinów nie widać, bo no niby przedmiot kosmetyczny, ale naprawdę pomaga, więc polecam wam rozglądać się strasznie. Kolejna sprawa, ta rakietnica, nie bierzmy tego, rzuca bandażami na sole, jest totalnie niepotrzebne. Ja na waszym miejscu na początek nie grałbym trybów arena, arena solo, arena oddziały, jeżeli chcecie tą parasolkę zdobyć, ponieważ na arenach jest bardzo dużo spoceńców. Możecie grać oddziały ze znajomymi, możecie grać pary, możecie grać solo, ale zwykłe, ponieważ tutaj jest łatwiej. No i powiem szczerze, że no łatwo się wygrywa te gierki, jeżeli już jesteście mega ogarnięci. I na sam koniec polecam wam wchodzić na przeciwnika, który
bije się z kimś innym. Jeżeli już macie kogoś zabić, to przeciwnik, który bije się z kimś innym, żeby wam, żeby być na trzeciego, bo wtedy łatwo ich obić, łatwo ich dobić, łatwo im strzelić głowę, powiedzmy, łatwo ich jakoś tam zaskoczyć, a jeżeli się bijecie jeden na jeden, to ludzie będą was strzelać z boków. Dlatego to chyba wszystkie porady. Jeżeli czegoś tutaj brakuje, pamiętajcie, że to był poradnik dla mało zaawansowanych, ponieważ nie potrzebujecie poradnika, jeżeli jesteście dobrymi graczami. Dlatego mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. I mam nadzieję, że wam się przydałem na coś. Jutro będzie zupełnie inny odcinek. Już nie będzie poradnik, chyba że jakieś tam odkrywanie mapy. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Mówił do was Paczol. Pamiętajcie o konkursie na karnety bojowe. Wystarczy wpisać kod w sklepie Paczol. W ogóle mamy kod? Brak, czyli wpisujecie w taki sposób. Paczol. Może być drukowany, może być żadny, jakikolwiek. Wpisujecie taki kod i wystarczy mnie wspierać. Dlatego te osoby, które mają kod, wygrają ode mnie karnet bojowy, ale jeżeli już macie karnet bojowy, kupię wam po prostu jakiegoś skina, albo fałdolce, coś tam peste po prostu dostaniecie, albo prezent. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia, pa pa!